Witam serdecznie. Słuchajcie moi drodzy. Taki krót, krótki update zrobię. E, mianowicie, mam na celu, ten film nie ma na celu w ogóle nikomu e, w żaden sposób e, wprowadzać e, taktykę, e, żeby wziął preparat albo nie wziął preparat. Jest to dobrowolnie. Po prostu w ten sposób daję swoją opinię. E, wejdź na stronę synekzmy.com. Tam też o tym więcej, bo jak wiadomo, niektóre media, e, serwisy, portale zabraniają, no po prostu mają takie restrykcje, że nie można za wiele mówić. Ok, przejdźmy tak e, troszeczkę do rzeczy. Hmm. Austria. Austria wprowadza e, nowy przepis u siebie w kraju. Na razie jedyny kraj na świecie, właśnie, właśnie którym jest Austria, wprowadza przepis, który będzie obowiązywał od lutego 2020 roku. Czyli e, osoby, które e, odmówią dwukrotnie przyjęcia preparatu, wiem o co chodzi jeszcze w pandemii, e, będą podlegały karze e, do siedmiu, 7... I pół tysiąca euro, ewentualnie czterech tygodni pozbawienia wolności. E, tak, to jest prawda. E, to ma wejść od e, lutego, tak jak powiedziałem, 2022 roku. E, czyli miesiąc po nowym roku. E, słuchajcie. Inne kraje przyglądają się temu. I jeżeli to wypali w Austrii, tak to będzie w każdym w sumie kraju. W Europie, to będzie to i w Polsce pewnie. No nie ma co wymieniać, to pewnie będzie w innych krajach. E, powtarzam cię. Wejdź na stronę synexmy .com, synexmy .com, tu się wyświetli za niedługo. E, tam, co jest tak zwane Wolny Media wolny blog, możesz tam pisać swoje, swoje opinie w ogóle. Ja link kleję do tego i przeczytaj sobie też m.in. więcej na ten temat, o co chodzi dokładniej. Słuchajcie, jeżeli takie rzeczy się już dzieją, no to, moi drodzy, no, sytuacja wygląda dość nieciekawie. Mało tego, to w Austrii ma policja doprowadzać osoby do szczepień, do, 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 przyjęcia tego preparatu, tak? E do przejęcia tego preparatu. No jeżeli odmówisz, będziesz odmawiać, tak, sytuacja będzie wyglądała nieciekawie. Słuchajcie, nie wiem jak długo ten film będzie na YouTube, czy YouTube ten film nie skasuje, chociaż e, tak naprawdę no, nic złego nie mówiłem na tym nagraniu, tak jak powiedziałem, to jest tylko moje opinie. W żadnym wypadku nie ma e, żeby zniechęcać w jakikolwiek sposób. Po prostu dzielę się informacją, tak jak to mówią inne media, tak, że jest taki przepis, będzie i taki będzie obowiązywać, tak? Eee, kto chce, kto nie chce, tak? Proste. Eee, no wejdź na ten bloga, tam można też popisać z kimś prywatnie, grupę otworzyć prywatną, eee, możesz pisać też właśnie prywatnie, tak? To jest po prostu wol, wolny taki blog. Eee, wolny blog, na którym, hmm, tak powiedziałem, możesz grupę zrobić i pisać, eee, co myślisz, tak? Wiadomo, że tam nie możesz tam mówić jakiś, no wiadomo, tak, jakichś zama, wiecie o co chodzi, nie, ale ogólnie można mówić wiele rzeczy. No. Nie można tam jakichś grup robić, takich, żeby jakieś, na jakieś zgrupowania czy coś takie niebezpieczne, coś tego tego to nie tam, ale takie możesz grupy robić, tak, rozmawiać i w ogóle tak, o różnych sytuacjach, które e, Ciebie dręczą, m.in. otwarte karty o. Ale słuchajcie, tak, jak wrócę do tej Austrii. Jeżeli takie rzeczy się będą działy i takie rzeczy y, mają wejść, to 2022 rok będzie nieciekawy. Będzie po prostu nieciekawy. To już ma wejść. Do 6 grudnia tego roku mają być, już to ma być postanowione, tak? A uchwalone dokładnie ma być, y, czyli powiedziane, tak, już to jest i wdrożamy to w życie, czyli od y, lutego. No słuchajcie, to jest dla tych osób, którzy nie chcą przyjąć tego, tak? Miało być, kto chce, a teraz niby kto chce, ale musi. Są zdania tutaj podzielone i trzeba, i trzeba to szanować. Tu też oglądałem w telewizji tam występ tam jakichś tam polityków, jeden był za tym, drugi za tym i proszę Państwa, no... No po prostu wiele mówić nie można, powtarzam. Wiele mówić nie można, a już w ogóle na YouTube, bo zaraz YouTube, albo zasięgi ucina, albo film po prostu skasuje. Chociaż nie wiem na jakiej podstawie ten film by był skasowany, tak? Bo ja tylko mówię dzielę się swoją opinią. To to, to przeczytałem, tak? I to jest po prostu to jest medialnie. To nie jest żadna tajemnica i do niczego ten film nie zapowołuje, jedynie udostępniam informacje, które się dowiedziałem, przeczytałem. Czy a gdzie ja to, ja nie pamiętam nawet, jako żeby podać Wam źródło tego, nie pamiętam, po prostu mi się to rzuciło. To jest jedno, a tak powiedziałem, na jak tam też o tym będzie napisane. I sobie przeczytać możesz. No nic, zapraszam Cię serdecznie.